Witam Was. W środę. Elektryka, prąd nie tyka. Słuchajcie, rzeźbie. Wróciłem, w sumie nie było mnie dzisiaj. Też dzień odpadł tak naprawdę. Jeszcze wracaliśmy z córką, burza dzisiaj przeszła. Jakieś tam drzewo się zwaliło na jakieś samochody. Musieliśmy dookoła wracać, więc tak naprawdę dzisiaj kolejny dzień, gdzie niezbyt wiele zrobię. Ale przyszedł mi krzyżowy łącznik, na który czekałem. No i wychodzi na to, że mogę podłączać tutaj te wszystkie kabelki i kable. Nie wiem, czy to dobrze robię, zaraz wszystko się okaże. Jestem już na końcówce. Tutaj korytarz chcę ogarnąć, żeby można było z tego łącznika i z tamtego wszystkie strony wyłączać. Mam nadzieję, że dobrze to rozumuję. Ja trochę się wspieram schematem z neta, bo już się pozapominałem, jak te przewody puszczałem. Czekajcie, tu była jadalnia, więc teraz powiem Wam, że trochę tak z tymi przewodami jestem na ścisk. Już przed chwilą pieprznął mnie prąd, dotknąłem tutaj blisko i mnie strzeliło trochę. Naelektryzowany lekko jestem. Co do wczoraj, to słuchajcie, no tylko te wentylatory w łazienkach pozakładałem, ale już z żoną zmieniliśmy zdanie, bo zrobiłem i na timera, i na higrostat. Ale powiem Wam, że nie są one zbyt ciche. Jak zresztą możecie zauważyć, niby powinny być ciche, ale no są jakie są. Dają zdrowo, więc stwierdziliśmy, że chyba nie będziemy chcieli mieć ich na timerze, tylko po prostu albo jeszcze przerobię na podwójny łącznik, że będzie można sobie zapalać go samemu, albo będzie chodził tylko z higrostatu. Także tak żeśmy to stwierdzili, no bo dają zdrowo. Teraz mam ustawione na 2 minuty, że po wyłączeniu, po 2 minutach się wyłączają, czyli skręcone na minimum, ale ogólnie stwierdziliśmy, że nie ma potrzeby, żeby za każdym razem się włączał ten właśnie, jak on się nazywa? No, wentylator przy każdym wejściu do pomieszczenia, więc tu chyba odpada. No, nie wiem, jeszcze przemyślę to, czy nie zrobić właśnie na podwójny ten, bo to też jest jakaś opcja. W Anglii właśnie tak mieliśmy, że sobie włączaliśmy go z przełącznika. Nie wiem, co lepsze, w każdym razie. Trzeba będzie to wyłączyć, no bo naprawdę czasem na chwilę się wpada, nie wiem, ręce umyć czy coś, a to się będzie zapalać. Dobra, chyba mam wszystko dobrze. Chciałbym na tym przełączniku mieć korytarz, a na tym zaraz podłączyć jadalnię, który mamy przewód tutaj od jadalni, tylko bym musiał fazowy z tej puchy przerzucić do tej, bo nie mam jeszcze fazowego tutaj. Tylko teraz bym potrzebował kawałek. Tu podejdzie, nie? Czy tu? Czekajcie, bo już pieprzyłem, gdzie jest góra, dół. Tak, o nie, to tutaj. Tu powinien podejść fazowy i powinno być wszystko ok. Nie patrzcie na ten bałagan, bo tutaj jest Armagedon ogólnie, ale tak to jest, wszystko wchodzi, się rzuca. Będę i tak tu musiał posprzątać, i tak tu będę musiał posprzątać. Dobra, mamy kawałek fazowego, tylko to będzie taki w ramach testu, tylko bo pewien nie jestem, że to zadziała, ale powinno niby. Dobra, tu mam. No i te lusterko, tam bawiłem się z tym lustrem wczoraj. Taki długi to mi niepotrzebny jest w sumie. Mogę go trochę skrócić, żeby to później wszystko tutaj upchać. Dobra, wpierw damy do puchy. O, już się wyłączył. Mam zaolejowane blaty, jeszcze dzisiaj ostatni jak wpadłem, teraz to zaolejowałem od razu. Dobra, żeby mnie zwalenie przypieprzyć teraz. Działa. To już jakiś plus. Możemy wyłączać, włączać. Czy tu możemy też? Ha! I tu nie chodzi. I powiedzcie teraz, o co chodzi. Co ja zrobiłem źle? Już wiem, co zrobiłem źle. Tam dałem na odwrót jeden z drugim. Ale to by nie powinno nic zmieniać. Tak naprawdę. I tu też nie chodzi. Czyli gdzieś jest zajebka. Tylko teraz powiedzcie, gdzie. O kurde, ten już nie działa teraz. A, bo tu go rozłączyłem gdzieś. Czyli o co chodzi tak naprawdę teraz? A teraz tu mogę. Jak tu na przykład, dobra, powiedzmy, że tu gaszę i rano tu zapalam, nie? A teraz tu chciałbym go zapalić, już mi się nie zapali.
Dlaczego tak? Co zrobiłem źle? To jest schodowy, jest napisane, że to jest schodowy łącznik. Tam nie ma tego, bo tutaj nie ma. Jest pusty tutaj, więc. Co to za akcja? Tym w ogóle nie mogę. A nie, mogę teraz. Dobra, zaraz dojdziemy. Tu mogę. Tu mogę. Ale czemu tu teraz nie będę mógł? Coś ja, nie wiem, popieprzyłem tutaj. Ale jest niedaleko. Teraz tym nie zapalę, bo co? Tym jest wyłączony. Czy na tym ostatnim też ja muszę fazę podać, czy jak? Dobra, tu działa. To by było dobrze podłączone. Chyba fazę muszę też tutaj podać na ten ostatni, ale gdzie ja mam ją podać? No właśnie, przecież nie ma tu miejsca, żebym ja gdzieś miał podać to. Tu ten działa. Ale czemu ten nie trybi? Co ja zrobiłem źle? Nie mam pojęcia, powiem wam, na ten moment. W sumie. Czekajcie. Nie no, tutaj. Tu jakbym miał pusty port, tutaj tak jakby nic nie było w tym i tak prawdopodobnie jest, więc. Co za czort. Stąd idzie faza tutaj. To jest łącznik schodowy. Niby, jaki on schodowy? Powinien być schodowy pojedynczy, a nie jest. Wychodzi na to. Kurde mać. Dobra, po kminie, co ja robię źle? To by było zbyt łatwe, jakbym tak od razu to odpalił. I teraz z tego mogę włączać i wyłączać, ale to pod warunkiem, że tamten jest wciśnięty. Dobra, zaraz zobaczę i ten, i coś pomyślimy, bo tu zgłupiałem teraz, powiem wam. Jest tak jak na tym rysunku tutaj wszystko podłączone. Nic innego nie wyszło. To jest schodowe na 100%. Tak był. Zresztą mogę sprawdzić oznaczenie i opakowanie. To jest WL023. Gdzieś tu mam opakowania. WL023. Teraz zobaczymy. To jest 13. To jest jakieś 533. WL023. Łącznik uniwersalny schodowy. No, tu wchodzi z góry faza i przełącza między dwoma. No to jakie? Poczekajcie, może coś tu. No, z góry faza i rozłącza na obydwa. A jak ja mam? A, nie mam tak. Dobra. Słuchajcie, tutaj muszę podać fazę, a ten. Dobra, chwila, moment. Chyba wiemy wszystko. Fazę odłączyłem, żeby mnie nie pieprzło. Zgaszę. Oto będzie chyba cały problem. Trochę inaczej niż na tym schemacie prawdopodobnie jest. Chwila prawdy teraz będzie. Tu działa. Tu działa. Tu działa. No i dobra. Tu włączam.
Tu wyłączam. Jest elegancja. Mamy to. Teraz pozostaje mi tylko tu podłączyć jadalnię i tą puchetę mu zakładać i obydwie te. I coś jeszcze? A, no i później czeka mnie zabawa tu z tym. Tu mamy... Co my tu mamy? Włączanie LED-a tam przy tarasowych i włączanie światła w salonie i tak samo w tamtym, w tamtej puszce też będę miał włączanie światła w salonie i włączanie LED-a. I to będzie wszystko. Będę mu jakieś kolejne roboty robić, jeszcze nie wiem dokładnie co. Ale jakieś pierdoły tutaj, poczpachlowałem sobie trochę. Tutaj, tam w łazience to zdjąłem teraz ten blat cały, bo czekam na epoksyd. Właśnie, tu dzisiaj pisałem w komentarzu pod postem też, że planuję dać epoksyd na blat do łazienki. Spróbować przynajmniej. Oczywiście spróbuję na jakimś małym kawałku na początku. Zobaczymy jak się przyjmie, jak podejdzie, to będę chciał zrobić i chyba dookoła wszędzie. Bo jednak łazienka jest w wilgotnym pomieszczeniu, to jest inna sprawa jak kuchnia. Wiadomo, w kuchni też coś tam się rozleje, ale to nie ma tu takiej wilgotności i w ogóle. Co do tego tematu, to już nie będę wracał, olejowania. Cztery warstwy. Zapodałem dzisiaj taką cienką. Myślę, że to jest wystarczająco jak na razie, więc tak to zostaje. Blatu na razie nie montuję, bo trzeba będzie wjechać z lodówką. I coś jeszcze? Chyba nie. Chyba to na razie tyle. No, coś tam, umywalkę też składałem w kibelku wczoraj, tylko oczywiście syfon jest za krótki, więc będę musiał albo kupić dłuższy, albo coś innego pomyśleć, nawet go tu nie mam. Już wyniosłem go, bo chyba podpasuje tam pod tamten, pod tamtą umywalkę. No i mam całą listę, od cholery tego jest, co mam do zrobienia, w sumie mógłbym nawet pokazać tak na szybko, co ja tam sobie popisałem. Klatka w garderobie, progi w pokojach muszę założyć, wanna odpływ, umywalka łazienkowa, umywalka WC do podłączenia, poprawki gładzie, łazienka, kuchnia, sypialnia, gdzieś chodzi też o malowanie przy okazji, silikon progi, czyli tutaj w progach będę musiał porobić. To wczoraj nad jeziorem byłem z córką, to sobie popisałem. Listwy, salon, pomieszczenie gospodarcze, czyli przy podłogówki, granit do zrobienia, blaszka na kominku, tu mam taką pierdołę, tą do zrobienia, której nie zrobiłem. Przykręcić kratkę, kuchnia, kratka jest, już tylko trzeba będzie ją przykręcić, ale to niech sobie ten olej porządnie wyschnie. Zmiękczacz, oczyszczalnia, CWU, zbiornik, zlew, kuchnia do podłączenia, gniazda, TV. A, że mam niepodłączone jeszcze tam gniazda wszystkie. Łączniki i karnisz do przykręcenia. Także taka moja lista, jeśli chodzi o większość prac, które mam tu do skończenia i chyba to będzie na tyle, jeśli chodzi o to. Zobaczymy jak to pójdzie. To pierdoły, wiadomo, a czasu zajmują. Także tak to wszystko wygląda. Dobra, to ja się biorę za montaż tych puszek. No i właśnie, co jeszcze chciałem powiedzieć? Słuchajcie, no teraz już można powiedzieć, że ten taki vlog codzienny będzie się zakończał powoli, no bo tak naprawdę to mam same tu pierdoły, tak jak wam przeczytałem, do zrobienia. No i też powoli jesteśmy ku końcowi, jeśli chodzi o dom w środku, bo jeszcze oczywiście rury spustowe, jeszcze ogrodzenie, myślę, że w sierpniu, nie wiem, zobaczymy, a może we wrześniu. Taka mała robótka może mi się planuje w Świnoujściu, także nie wiem, czy tam coś nie będę jechał pomagać, jeśli o to chodzi. No mam tam jakieś pierdoły do zrobienia, mecalak, coś tam do przemalowania, jak mi się uda znaleźć czas. Mam do ogarnięcia, kurde, żywopłoty te świerkowe, bo nie było nigdy na to czasu. Ogólnie dużo jeszcze takich pierdół w ogrodzie i w ogóle. No i to będzie czas na urlop tak naprawdę, więc myślę, że w przyszłym tygodniu tak finalnie już kartony pozdejmujemy. Dom będzie gotowy do wprowadzki. Ogarnę też odbiór. Muszę się z kierownikiem dogadać też. Ten certyfikat też tutaj odezwać się do kolegi, który odezwał się do mnie z YouTube'a i który powiedział, że mi przygotuje certyfikat ten energetyczny cały. No i to czas na urlop. Myślę, że z 2 tygodnie to lekko sobie odpuszczę. Naprawdę tak już spokojnej głowy, żeby mieć trochę, bo wiadomo, budowa budową, jak człowiek budował, to nie samą pracą, tylko można powiedzieć to wszystko działało, że człowiek 8 godzin robił codziennie, ale też w głowie siedzi, bo cały czas się myśli o tym, co tutaj, tu jakieś zakupy, więc ta budowa, to można powiedzieć, przez te ostatnie 3 lata to była no 24 godziny na dobę. Ciągle człowiek myślał, budził się, gdzieś jakiś pomysł wpadał, czy coś, także no
przyda mi się na pewno z 2 tygodnie odpoczynku. O, tu też wyłapałem, tam jakąś pierdółkę miałem, to wyłapałem takie jakieś ostateczne pierdoły. Sobie tam podszpachlowuję już, jak coś widzę, ale to przerwałem temat. No, w każdym bądź razie 2 tygodnie urlopu na pewno, takie kompletnego, odcinki odbudowy. A zakończy się to wszystko, rozpocznie się ten cały urlop Sunrise'em w przyszłym tygodniu, w piątek. Także można powiedzieć, będzie taki odbój w głowie, reset. I, no i później coś będziemy działać dalej, myślę. Na pewno ten rurys pustowy chciał jeszcze zrobić, ale to nie wiem kiedy, czy to już będzie początek sierpnia, czy jak, to to już na spokojnie. Także tak sytuacja wygląda. Jeszcze pewnie chciał zrobić jakiegoś live'a też z budowy. Znaczy live'a z budowy, już po budowie, po wszystkim, jak tam, nie wiem, z tydzień sobie odpocznę czy coś, pogadamy sobie trochę i w ogóle, ale na pewno o tym wam powiem. No i tak to będzie wyglądało, 652, trzeci dzień dzisiaj jest, także trochę tego zeszło, ale na ten temat jeszcze będzie czas, żeby pogadać. Dobra, to ja się zabieram, grunt, że mi się udało to podłączyć tutaj i wszystko działa, w sumie nie jest tak trudne, jakby się wydawało, także mamy to zrobione. No i tyle. Działam dalej. Jeszcze się odezwę. Dobra, słuchajcie, podłączam tu ten krzyżowy. Próbuję, znaczy schodowy. Mam nadzieję, że dobrze mi się wydaje, że to tak robię, jak to robię. Ale pewności nie ma nigdy. Teraz tutaj podamy mu tam. Tylko tam zostały mi fazowe do podania na obydwa przyciski. I tutaj teoretycznie trzeba by było tu podać ten od lampki i zaraz będziemy testować. Na górę podam te od łącznika tutaj. No kurde, teraz sobie tak utrudnia chyba to. Tu muszę od razu tego podać tutaj. Wydaje mi się. A nie, on idzie na górę. Ten tu na górę, to te dwa by się przydało też od razu tu przyłączyć, bo inaczej to będzie lipka. Cyk. I tutaj teraz sobie zarobimy. Jeden, drugi. No jak to miałem porobione, to nie wiem, coś jeszcze dzisiaj porobię, ale chyba pierw pójdę na jakąś małą przerwę. I posiedzę, ale dzisiaj też trzeba zakończyć, tam nie za długo siedzieć, bo mecz jest do obejrzenia. Mam nadzieję, że nie nudny mecz, tylko że coś się będzie działo. Bo jedna z drużyn jest, która jeszcze dzisiaj gra w tym półfinale, to narzekają, że bardzo nudna gra. Tak samo jak Francuzi, którzy jeszcze odpadli. Więc mam nadzieję, że dzisiaj coś więcej będzie widać. Ostatnio słyszałem taką wymówkę, że nie mamy co narzekać, bo obydwie drużyny z naszej grupy były w półfinale, więc znaczy, że nasza grupa była chyba grupą śmierci, słuchajcie. Dlatego nie mamy się czego wstydzić, że tak szybko do domu pojechaliśmy. No co jeszcze, ty nie chcesz tam wejść? Nie wykręciłem tego dobrze. Nie ma wstydu żadnego. Dobra, to by było. Raz. Sprawdzam tylko, czy to było dokręcane. Wszystko dobrze i mocno, żeby się nie wypinało później przy tym, nie? Dobra, to teraz tak, to tutaj. Chyba dobrze rozkminiony. Tutaj kolejności żadnej nie, ma, nie będziemy mieli z powodu tego, że no schodowe to są, więc raz będzie jeden w tom, drugi w tom. Kurde, przykręcę to tak. I zaraz zwarcie pójdzie, pół wioski prądu nie będzie miało. I się na chwilę odcięło przy tej burzy. No właśnie, no ja muszę to przykręcić jeszcze, bo to, że ja sobie tutaj włożę, to też... Dobra. No pogoda jest taka, że na
na zewnątrz aura po tej burzy, że jak najbardziej w kaloszach można latać. Dobra, tylko to teraz przykręcę i idziemy tam podać fazę, zobaczymy, co tam się działo. Później będę musiał posprzątać cały ten bałagan, jeśli będzie ok, poprzykręcam. Jeszcze może przyjdę coś zrobić, jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno z listy sobie odhaczę jeszcze dzisiaj. A właśnie, muszę ten magnes zrobić w tym pomieszczeniu gospodarczym, bo zapomniałem całkiem. Otwieranie to nie działa, a tego nawet nie ma na liście. Więc trzeba to zrobić od razu, żeby nie trzeba było do listy już dopisywać. Chyba to tym się spróbuję zająć, coś tam wymyślać. Plan jest taki jakiś, dobra. To tu, to tu, to tu. Idziemy podać fazę, zobaczymy co to z tego będzie. To mam trochę tu wystawione, tak? Nie wiem, czy to później mi się uda wszystko pomieścić. Czy ja to wszystko tutaj, powiem wam, wcisnę. Bo jest tych przewodów dużo. Nie to. No właśnie, kurde. Patrzcie, nie chcę wejść. Dziad pierdzielony. Lekko jak krzywo wchodzi, to się przekasza. To później nie chcę wejść, albo nie chcę, bo jest źle coś zrobione i to jest znak, że to działać nie będzie. Zobaczmy. Miało być tak, żeby ten był salonem. Jest salonem, a ten miał być LEDem. I ten jest LEDem. Działa wszystko, mogę przykręcać. Słuchajcie, ja zawinąłem się do domu, wróciłem jeszcze na chwilę. Ogarnąłem te wentylatory od razu, żeby było z głowy. W sumie mogę tam ten zamknąć od razu. I tutaj musiałem dobić gwoździa jeszcze, bo niestety mi puściło. Puściło tutaj jedna listewka akurat z tych wszystkich, więc to w sumie i tak niedużo. Ale to ewidentnie puściło. I co zrobiłem, słuchajcie? Wkręciłem tu kawałek magnesu, a tu z drugiej strony odwróciłem po prostu zamek do góry kołami. To rozłazi mi się to i nic za bardzo z tym nie poradzę. Mógłbym to w sumie spróbować skręcić, ale czy to mi się nie rozjedzie? Nie wiem, pomyślę jeszcze nad tym. No i tutaj zamykamy. Domyka się, otwiera się. Teraz jeszcze troszkę gdzieś tam haczy lekko wkręta, ale ogólnie działa, więc jest spoko. Można powiedzieć, że ten temat mamy załatwiony. No i właśnie, co do tych wentylatorów, tu musimy sprawdzić, jaką mam wilgotność tutaj. Wilgotnościomierzem. I tak to wygląda tutaj. Poniżej 75, on się wyłączył mi, czyli koło 75 teraz się wyłącza. Tak go na razie zostawię, zobaczymy jak to będzie wyglądało podczas używania toalety. I w ogóle, czy się będzie zapalał, czy nie. A tu po prostu odkręciłem ten zasilający od timera, włożyłem w wago i tak to wygląda. On jest tutaj żółty, dlatego że ja sobie musiałem tam zrobić też pod spodem przełączenie z wagą, bo tam tych kabli było trochę. No i zrobiłem po prostu sobie tą fazę, puściłem po prostu w ochronnym, ale on nie jest tak, że idzie ochronny od puchy, tylko po prostu tak się nie powinno robić, tylko po prostu tutaj z nad sufitu jest. Siedzi sobie w wago tam, więc tak to wygląda. Mogę zamknąć, tak samo zrobiłem w łazience. Także teraz on się nie będzie włączał podczas tego. Podczas włączania światła. Jeszcze mówię, jest opcja, że zawsze można sobie ten temat zrobić na włącznik, jeśli byśmy chcieli, tak mieliśmy w Anglii. Zostawię sobie tak, będę mniej więcej, chociaż cholera wie teraz, co on będzie mi utrzymywał. Tak mogę sprawdzić w sumie. Jeden i drugi, o ile to jest miarodajne w ogóle. No i podpisuję sobie jeszcze co potrzebuję i tak myślę, że jutro z samego rańca lecę na zakupy. To co mi potrzebne, żeby kontynuować robotę, to też tak wezmę i pozakupuję wszystko i temat będzie załatwiony. Także na dzisiaj tyle ode mnie i niewiele. No i to też pewnie takie popierdółki, tylko skakanie z miejsca na miejsce teraz tak, żeby to pokończyć wszystko i w sumie tyle. Także ja uciekam.
posprzątam bałagan i do zobaczenia jutro. Pozdrawiam, cześć.